Siema, nagrywam to nie tylko po to, żeby się pochwalić nową fryzurką, ty! Wczoraj na streamku opowiedział widz, cudowny kawał. Mówił, że wziął go z neta, także od razu mówię. Nie wiem skąd, z dupy pewnie, ale może znacie, może nie, ale powiem, nie? Prawie jak do starych czasów, nie? Także jadę, nie? Na jakim rowerze jeżdżą dwunastolatki? Na Góralu. Fajne. Ja pierdzielę, wiem, że 1 kwietnia już był, ale wtedy... dajmy sobie spokój z tym, okej? Spartiatix! O kurde, co? Co jest? A, tu jest trzeci level! Co? Jak to możliwe? Jak ja zdechłem? Ty, powiedz mi ktoś, jak ja umarłem w ogóle? Odcinek na YouTube'a? To już teraz już nie. Ty, ale łatwe to nie jest, jak tak patrzę. Te Katariny nas zdrawią. Ty, te Katariny silnawe są. Pogchamp! Kozak Szymon. O kurde, Szymon cofa, to ja muszę czekać. On ma TPK? W ogóle nie wiem, czy wiecie, czat, jeszcze nie wstawiłem tego, ale wstawię jutro. Ale to się stało. Przegoniliśmy Kubona w subskrypcjach na YouTube. Naprawdę, udało się. Przegoniliśmy go. Rozumiecie? To się stało, to się dzieje. Za naszego życia. Gościa, który nic nie wstawia. Ale przegoniliśmy go. Kozak, nie? Reklama! Zostaw ocenę tutaj pod tym filmem. Ta, suba i dzwonek zostaw sobie też. Ta, to wszystko jest darmowe, nic cię nie kosztuje. Ta, streamy na Twitchu też czasem odpalane, więc followa zostaw i uśmiechnij się, bracie. Bła, sadzić, palić, za... A nie, nie, to nie tu, to nie ten tekst. Ty, dużo zadałem strasznie, chciałem zapieprzyć taką typiarę tako. A nie uda się tak. Dobra, udało się. Bardzo ładnie. Sorry, że cię trochę zostawiłem, ale udało się dwóch zabić, także... Idealna muzyka do sraki. Jak zniknęła. Se. Nie wiem, Tiamat według mnie jest najlepszy obecnie na Rengara ze wszystkich. Dużo lepszy niż Duskblade. Ty, to niezła Katarina. Ja nie wiem, jak ja padłem w tej grze, naprawdę. Ta na midzie Katarina chyba najlepsza u nich, mi się wydaje. No, już mi nie wyjdzie. Ale... Haha, wyszło. Ej, skip to. Bo za to jest ban. Tak, to bym nie skipował naprawdę, ale za to jest ban. Wstań! Wstań do tej ludki. Ostatnio sobie czat, taka ciekawostka mi przyszła do głowy. Ostatnio oglądam sobie YouTube'a. Jakiegoś typa, co grał w Warcrafta i potem grał w Lola. I on ma w intrze. I w intrze ma Makłowicza, jak śpiewa. I co wy na to? Rozumiesz? Od razu, jako typowy Polak, od razu wyczaiłem, że ma Polaka w intrze, rozumiesz? Aż się obsrałem, taka duma narodowa, wiesz? A nie, zabiję. Łatwo w luj, ty, ona miała 2-2. Ty, tankowaty Rengar, też fajny. Uuu, lala, lechitek. Ja już tego builda już nie używam na Rengara. Używam teraz Tiamat, Infi. Tiamat, Infi. Nie pamiętam, co dalej, bo już się kończy gra. No generalnie lecę podkryta. Uuuu! Co? Tylko jedna Katarina padła? Jak ja się wbiłem? Znaczy 3 Rengary versus 5 Katariny to uczciwa walka, bo zabiliśmy wszystkie prawie. Nie no, wiecie, te Rengary to też akurat mieliśmy farta. Jak grałem sobie z widzami, nie wiem właśnie. Wariacik, to my graliśmy te gierki? To średnio było. Ale w tej gierce akurat kozak. Ona będzie tu szła na pewno, więc easy. Tu będzie szła, tu. Patrz.
Gdzie nej? Nice, man. Między wyruchaniem psa za zbiciem piony z disem, to jakiej rasy byłby ten pies? Nie no, ale to jest do wyboru jeszcze piątka z disem, Ketsy. Nie wiem, czy w tym przypadku akurat nie byłoby to w miarę spoko. To tak, wiecie, prima aprilis spóźniony. Ha! Ja no, żartuję, czad, przecież Boże. Nie mam nic do Norberto. Czemu miałbym z nim piątki nie przybić? Jeżeli by chciał sobie zdjęcie zrobić z większym streamerem. Jakby chciał, to co mam zrobić? Fanowi nie odmówię. Ty nic mi nie zadała ta Katarina. Mam full HP prawie. Nie no, taki żarcik. Nie no, czad, proszę was, nie róbcie sobie żartów z tego. Temat Disa mam nadzieję, że jest martwy na tym kanale. W sensie, bo mam wypieprzony na jego osobę i tyle. Po co mamy o nim gadać w ogóle? Jest nudny temat już, więc dajmy sobie spokój, nie? Dobra, próba numer jeden. O kurde, co? Żadnej nie zabiłem? Nawet tej! Ty 20 HP! Dobra, ty. Ty stare żarty, co tu piszecie. O kurde, tam penta była. O kurde, mogę zabić. Każdy po kolei się wpieprzył w te Katariny. Ej, wygrali, bo każdy po kolei się bił. I za mnie poklikały. To nieźle. No jedna Katarina to, wiesz, nic nie zrobi. Nie, strasznie dużo się tu hajsu zarabia w ogóle. Zobaczcie, mam full build w 22 minucie. Mam 180 farmy ledwo. Kurde. Kurde, Katarzyna też. Kurde, te zonie nam tak mnie niszczą. Dobra, Last Whispera chyba lecę w tej grze. Dawaj tego Last Whispera w tej grze, co już się grać nie da. Właśnie, tak sobie pomyślałem, że ten Bard byłby dobry pod Ginso. Bard byłby kozak pod Ginso. Bo jest fajny ogólnie taki. 1350 R-kom samą? Ej, te Katarzyny jakie silne w ogóle. Zonia versus domowy kebab. Dobrze! Zdechniesz. Ma dubla. Może pentę wbije chłop. Ej, dobry plan, czat. Którykolwiek z tych rengarów wbije pentę, ja i tak to wpieprzę na miniaturę. He, bo i tak rengar zrobi. LOL! Ale clickbait, ty. Prawie jak kebab domowy versus wypieprzenie własnej starej w ciężarówce. Nie, pomyliłem się, przepraszam. Albo tu. Ja pierdzielę, to jest piękno one for all. Naprawdę. Ja pierdzielę. Kocham tą grę, ty. Nie, żartowałem, to już bez przesady. To ja jestem tu jak. Nawet widzowie pingują, żebym sam zrobił. Bez strat HP, ale w sumie mam 32% lifesteala i 600 AD. O, ja pierdzielę, ty! Ale zabiłem jedną. Ale były tu przyczajony tygrys ukryty w fryer. Ten tarkowaty ręger, jak on klepie. Piękna gierka, ty, naprawdę, aż się popłakałem. 50 godzin trzeba oglądać reklamy, żeby mieć 10 bitców? Ty, Thompson, ale jakbyś tak 10 bitców mi dał. A da się tak, żebym ja oglądał reklamy za bitcy i potem mógłbym to wypłacić na PayPala?
Masz Ignite, szmato. Dawajcie, dawajcie. Pusz to. 5 rengarów pusz. 5 rengarów versus domowy kebab. Kozak. Nie, podobała mi się bardzo gierka. Piękna gierka, widzowie, piękna gierka. Tak, piękne wszystko. Jeszcze ten balonik pieprzony sobie do rajocik dodał. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.